Cześć kochani, mam nadzieję, że podobała Wam się moja ostatnia prezentacja czapki i szalika. Postanowiłam, że no w miarę moich możliwości, jak będę mogła, a zamiast wstawiać zdjęcia, będę wstawiała po prostu filmiki. Są to filmiki krótkie, więc możecie sobie je spokojnie oglądać. Przychodzę do Was dzisiaj z kominem. Komin, jak widzicie, może mieć wielorakie zastosowanie. Tu można go założyć jako taką narzutkę na ramiona, na płaszcz. Można spokojnie sobie go właśnie tutaj przełożyć na dwa. I wtedy macie super cieplutko pod szyją, bo to jest mięciusieńki, to jest trawka, więc ona ani nie gryzie, ani nie uczula, jest bardzo delikatna. Muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu kupiłam sobie w second handzie szalik ze złotówkę. Niestety szalik z takiego materiału jak trawka ma tendencję do strasznie wydłużania się i robienia takiego chudziutkiego. Więc ja szalików nie, ale spyłam i zrobiłam sobie kominek. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest cieplusieńkie, mięciusieńkie. No i przede wszystkim pasuje mi do torebki, bo mam właśnie torebkę w takim liliowym kolorze i nie miałam do czego jej nosić. Mam nadzieję, że takie prezentacje robótek Wam się podobają. Czekam na komentarze od Was. Pozdrawiam Was cieplutko, moi kochani. Do zobaczenia.